A z tej strony i witam was już w 6. odsłonie Scream Fortress. Dzisiaj, tak jak wcześniej obiecywałem, chciałbym przejść do unboxingu, gdyż Halloween jest o tyle specyficznym okresem, że podczas otwierania skrzynek jest szansa na dropnięcie pewnego specjalnego unusuala. Zresztą przy każdej skrzynce, dosłownie każdej, będzie taka informacja: if opened during the Halloween event may contain an extremely rare Halloween theme special item, czyli że unusuale, które będą dropi z tych skrzynek na 100% będą wartościowe. I właśnie dlatego uważam, że okres Halloweenowy jest najlepszy do otwierania losowych skrzynek, gdyż nie wiem, czy część z was była świadoma, ale ja zamierzam po prostu zwykłe skrzynki pootwierać. Jednakże, żeby nie było, jako że doszło Halloween, to również doszły nowe skrzyneczki i mamy ich tutaj aż 9 i każda z nich jest przeznaczona oczywiście dla jednej konkretnej klasy. Ja na razie stwierdziłem, że kupię sobie tylko 3 i będą to skrzynki dla medyka, dla snajpera i dla scouta, gdyż one zawierają bardzo fajne miski, które mnie się osobiście podobają i mam nadzieję, że przynajmniej z jednej z tych skrzynek dostanę ten misk, który chcę. I oto właśnie, mamy ładnie zapakowany takim duchowym zamkiem skrzynki. Może dlatego jest on duchowy i dlatego właśnie te skrzynki nie potrzebują klucza, gdyż tak jest, dokładnie, te skrzynki nie potrzebują klucza, by je móc otworzyć. Co więcej, w tym roku znowu nam Valve podarowało taki oto gift, który zawiera 3 losowe, kompletnie losowe miski, które mogę znaleźć również w tych skrzynkach. Tak więc zobaczymy i może właśnie zacznijmy od tego i zobaczymy, czy przypadkiem jeden z tych misków, które teraz nie dostanę, nie wydropi mi również z tej skrzynki. Mamy nową wybuchową głowę dla Demomana, bardzo ładny przebranie dla medyka, chyba do jakby do jego setu wampira, i ręce Huntera z Left 4 Dead dla scouta. No, tak będę je nazywał, bo one chyba przecież były inspirowane na pewno tą postacią. Więc zacznijmy teraz od otwarcia skrzynki dla medyka. Zobaczymy, co mi wyjdzie. Wyskoczy. I... O, to jest dla mnie zaskoczenie. Myślałem, że skrzynki zawierają itemy jakości nawiedzonej, no, ale widzę, że się pomyliłem i że nie każda będzie zawierała jakości tejże przedmioty. No, by następnej mi się poparciło bardziej. No, niestety niezbyt. Ale za to ciekawe czapki, muszę przyznać. W tym roku ludzie się postarali, bardzo fajne czapki stworzyli. Zresztą wiele z nich oczywiście zostało dodanych do gry. No i do kompletu będziemy mieli główkę Huntera, widzę. Szkoda tylko, że nie są one jakości Haunted. Nie wiem dlaczego. No nic, może po prostu jest jakaś mniejsza szansa na zdobycie tych jakości Haunted. Co więcej, te jakości Haunted, na przykładzie mojej czapeczki dla Demomana, są również jakości Strange i jeszcze mamy dwa Strange Party na sobie. Więc Valve nie żałowało nam, jeżeli chodzi o ten prezencik pierwszy, ale widzę, że pożałowało mi osobiście w skrzynkach. Miejmy nadzieję, że nadrobimy sobie to tutaj, czyli w tych 50 kluczach, które ja zamierzam, mam nadzieję, że nie zmarnować, ale prawdopodobnie na ostateczności na to wyjdzie i zmarnuję prawdopodobnie 50 kluczy. Jakie zaś skrzynki mam zamiar otworzyć? No cóż, to jest dobre pytanie. I wiecie, zazwyczaj ludzie robią tak, że najlepszą zostawiają na koniec, a ja stwierdziłem, że będzie nie mainstreamowo, że jest zbyt dużo mainstreamu i otworzę skrzynkę 40, którą mam już od bardzo dawna i stwierdziłem, że nie było sensu jej sprzedawać, no bo w końcu ja mogę sam dla siebie zdobyć mantrecję. No dobra, jaką by teraz skrzynkę otworzyć? Teraz to będzie taki jedna wielka mieszanka, tak? Gdyż będę chciał otworzyć trochę tych skrzynek, trochę tamtych i na pewno będę polował za skrzynkami 84 i 85. Zacznijmy może od skrzynki 85, która mi da kiepski Strange Part. No dobra. To może teraz dla równowagi skrzynkę 84, która już zawiera ciekawszy stafik i mam nadzieję, że obdaruje mnie czymś dobrym. Niestety się pomyliłem. Ale nie, to nie zniechęca nas, żeby dalej szukać jakiegoś dobrego stafu. Może teraz skrzynkę 49. Co jednak ciekawego w skrzynce 49? No cóż, Strange Part, który nalicza zabójstwa robotów, który mnie interesuje. Niestety ja dostałem Strange Part, który nalicza zabitych inżynierów. Ale to też nie jest źle. Dlatego pójdźmy za cioszem i otwórzmy jeszcze jedną taką skrzynkę, o ile oczywiście ją znajdę. Jest.
Proszę bardzo, już 5 kluczy praktycznie za nami. 5 się otwiera i zaraz zobaczymy, jak bardzo mamy dzisiaj szczęście. Jest duże szczęście teraz z tej skrzynki. Dlatego, dobra, bo mam decyzję, pójście za ciosem. Jednakże, żeby nie marnować... Oj, przepraszam bardzo. Nie marnować nie wiadomo ile czasu na szukanie skrzynki 84. Wpiszmy sobie w wyszukiwarce sprytnie i zobaczmy, czy ta skrzynka nam przyniesie trochę szczęścia i da nam znowu zwykłego Kryzkriga. No niestety. No to może już za trzecim razem otwierając tą skrzynkę nie będę miał takiego pecha. Gdyż zwykłe killstreaky nie są zbyt dużo warte. Specjalizowane to jest coś, co mnie interesuje na pewno. A profesjonalne to już byłbym w niebie. To tak jakbym dropnął kiepskiej jakości anioła, tylko że łatwego do sprzedania. I jeżeli byłby to killstreak, który... Nie, to. Jeżeli byłby to killstreak możliwy do... taki, który by mnie zainteresował, to nawet bym go nie sprzedawał. A dla Kryzkriga na pewno taki by się znalazł. Musiałby być jednakże Machine Fiolet i jeszcze do tego Cerebral Discharge jako efekt na oczy. Okay, jakoś mało mam dzisiaj szczęścia, widzę, bo tylko Strange Part do zabijania robotów mi dropnął, a Killstreaky jakoś nie chcą ochoczo, te lepsze w sensie ochoczo nie chcą dropić z jakiegoś powodu. Zresztą nie wiem, czy też widzicie, ale mój plecak na dobrą sprawę jest wypchany skrzynkami. Bo może pokażę, że praktycznie gdzie tylko miałem miejsce, upchałem te skrzynki, bo mam ich tak dużo po prostu. A na alternatywnych kontach nie mam aż tak dużo miejsca, żeby można było je schować. Zresztą na Halloween miałem nadzieję troszkę się ich pozbyć, no i właśnie teraz to robię. 10 kluczy za nami, jakby nie patrzeć. To teraz może znowu wrócimy do skrzynki 49. Tak. Może przysporzy nam troszkę więcej szczęścia. I... znowu Strange Part, ale mamy już po trzy różne Strange Party, które dropią z tej skrzynki, z czego tylko jeden wartościowy. No, tak jak może ostatnio, pójdźmy za ciosem. Coś widzę, aha, klucze mi się nie kliknęło. O właśnie. I znowu szukanie wieczności. To mówię, pójdźmy za ciosem i zobaczymy, czy teraz może znowu mi się poszczęści dostać to, co chcę. I niestety nie, homewrecker. Dobra, to w takim razie kończymy tutaj ze skrzynkami 49. Na razie, kto wie, czy jeszcze nie wrócimy. I wróćmy na przykład do skrzynek 83 teraz. Żeby pootwierać różne skrzynki, rozumiecie? Zobaczymy, co nam tutaj przysporzy ta skrzynka. I przysporzyła nam Extinguishera Kit. No to też takie nie najlepsze. To teraz może 84. No tak, zapomniałem klucza kliknąć. Szkoda, że nie ma nikt, kto by mi tu poprzypominał to wszystko. Otwórzmy jeszcze raz skrzynkę 84. Może w końcu los się uśmiechnie i da nam coś dobrego. Przynajmniej specjalizowany. No niestety minigun tylko. To jest nie, dla niektórych to jest... Dla mnie to jest tylko, dla niektórych to jest aż. Jakby nie było, nie? Minigun, wow. Minigun broń podstawowa. Czemu ja cały czas zapominam kliknąć w klucz? Często tylko... Wszystko idzie dłużej, za długo. Zdecydowanie za długo. 80... 5, to jest, przez to, że 84, jako że tak skaczę, to trochę to zajmuje wpisanie mi tej liczby, bo jakbym miał tak szukać tej skrzynki po całym plecaku, że tak widzieliście, ile ich mam, to zajęłoby to po prostu wieki. 85 teraz bym chciał otworzyć, a z 85, co by mnie interesowało, to na pewno Strange Gifiery do czapek, żeby zamienić się w Strange'e. No a póki co dostałem beznadziejnego Strange Parta. Jakoś dzisiaj mam szczęście do Strange Partów, szkoda tylko, że do tych kiepskich. W większości, co prawda, w większości, tak, trzeba to zaznaczyć. Czy mi się kliknęło w klucz? Tak, kliknęło mi się w klucz, ale oczywiście nie kliknęło mi się dobrze w okienko do wyszukiwania skrzynek. To tak będę nazywał teraz, okienko do wyszukiwania skrzynek. Zobaczmy. Man Melter, no... Niezbyt dobry drop, ale nie poddajemy się i otworzymy jeszcze jedną. Może tym razem los się uśmiechnie, ja nie wiem, tak będę chyba... Chyba jednak nie. Tak będę chyba wywoływał cały czas tego, a może teraz, no ale w sumie na tym będzie polegał chyba ten unboxing, mając nadzieję, że w końcu dostanę coś dobrego, a na razie nic takiego się nie dzieje, niestety. 84. Ostatnia skrzynka 84 nam widzę została, którą trzeba będzie teraz zużyć. I będziemy, i skończymy z 84 skrzynkami i przejdziemy, wydaje mi się, w następnej kolejności do skrzynek 83. No, w końcu coś dobrego. Tak się składa, że to, na co patrzycie, jest warte co najmniej 15 kluczy, czyli
teoretycznie straciłem póki co 4 klucze. Czyli jestem 4 klucze w plecy, a nie 20. To już jest jakiś plus. Tak sobie myślę, czy to nie jest przypadkiem też na tyle dobry Professional Killstreak Fabricator, znaczy kit, który by mnie nałożył na swoją wyrzutnię, ale to się jeszcze zobaczy. Ja bym może raczej wolał jakieś oferty dostać do niego. Ostatnia skrzynka i była szczęśliwa. No, zobaczymy, czy może 83 jakaś się też do mnie nie uśmiechnie i da mi jakiś profesjonala. Zaraz zobaczymy. Albo przynajmniej specjalizowany. Ja już tutaj nie chcę mieć jakichś za wysokich wymagań wygórowanych tych. Oczywiście cały czas po cichu myślę, a nóż, może teraz unusual. Niestety, tylko shotgun. Dlatego może znów zmieńmy strategię, bo dzisiaj dzień taki losowy będzie i otwórzmy skrzynkę 49. Może znowu nam dropnie strange part, który mnie interesuje, albo unusual, niech to scattergun. No to jeszcze raz może 49. Jak ja lubię tak losowo wybierać, bo wtedy człowiek tam kompletnie nie ma nic... Nie ma się coś spodziewać. Zresztą z jednej strony bym, że tak powiem, chciał przeprosić za bałagan w moim ekwipunku, ale wynika on z tego, że Halloween nadeszło i po prostu nie wiem, co ze z tymi skrzynkami zrobić. Niestety. No niestety, czemu ta czapka nie jest unusualna? No dobra, ale to jest sobie dobry moment, żeby na chwilkę zatrzymać unboxing. Tak jak powiedziałem, dzisiaj będzie tak bardzo losowy dzień. I przejdźmy może, skoro wydropiłem czapkę, to przejdźmy może do craftingu czapek, no bo jak mój unboxing mógłby się odbyć bez craftowania jakichkolwiek czapek, prawda? Tutaj mam parę przygotowanych, już trzymałem je od naprawdę bardzo dawna. Co nam wyjdzie? Beznadziejna czapka dla inżyniera. Tak będę je komentował, bo nie chcę czytać mi się ich nazw. Taki sobie misk dla Pyro. Będą takie, powinni w sumie takie wymyślić te jakości dla czapek. Kiepska czapka dla Demomana. To mi się od razu przypomina, jak były nazywane przedmioty w Dead Island, gdzie był bardzo groźny, słaby, połamany nóż, tak? I przymiotników można było dopisać do niego jeszcze kolejne 10 i to była norma. No, coś dobrego. Tylko, że szkoda, że już to mam. Broda dla inżynierka, level 99, bardzo ładnie, ale też mam. Pióropusz dla żołnierza. Ja wezmę to, ale... Chociaż nie wymienię, to może z czym mogę to wykrafcić w sumie? Z tym, tak, zapomniałbym. Mi się teraz wszystko pomieszało. Bandana dla Pyro. I mówiąc szczerze, teraz mam mętlik w głowie, co robić. Gdyż w sumie to jest dobry misk i bym sobie go zostawił. Dobra, na razie wyjdźmy z tego craftingu. Tutaj już slotów nie mam, to wiecie, w międzyczasie może ja użyję tego Strange Parta na... A na miniganie użyję. Proszę bardzo. To może też tutaj, troszkę wtarwiające są te ikonki new. To jest trochę irytujące. Jak myślę, co by tu wykrapczyć? To bym zostawił. Gold Digger zostawiłbym, bandanę bym zostawił. To mógłbym wykrapczyć i to mógłbym wykrapczyć. Tutaj pozwolicie, że tak szybko zamienię. Z tym, który już miałem. I jeszcze jedną czapkę sobie wykrapcimy. A, zapomniałem, że przecież mamy czapkę, którą unboxnęliśmy. No przecież. Zaraz się tutaj... Hers Helmet. Dobra, Hers Helmet poświęcimy. I. Gdzie jest ta czapka, którą otworzyłem? Tutaj poświęcimy i... Lepszej czapki dostać nie mogłem. Czapka, która nawet nie jest czapką. No nic, skoro nie poszczęciło nam się nawet w krawceniu zbytnio, no to wróćmy może do unboxingu, bo chyba unboxing jednak lepiej mi troszkę idzie. Otwórzmy teraz tak całkowicie losową skrzynkę, na chybił trafił. O, nawet nie wiem, jaką serię teraz otwieram. To jest tak bardzo losowy dzień, że... Zaraz zobaczymy. Market Gardner. To by chyba 44 w takim razie mi się trafiła. Chociaż też nie jestem pewien. Dobra, przejdźmy do jakichś konkretów. 82 raczej nie. Zróbmy znowu 83. Cały czas liczę na jakieś dobre killstreaky, bo jak widzicie, one potrafią mi część kluczy zwrócić w takiej nieformalnej formie. Co tak powiem. Ja widzę, że mam strasznie przyciągam te zwykłe killstreaky, ale profesjonalne... No, inaczej. Profesjonalne nawet bardziej przyciągam niż specjalizowane. No to jest dopiero ciekawostka dla mnie i dla was pewnie też. Zobaczymy, co następne mi tutaj przysporzy los i to jest Rocket Launcher. Żeby to było coś dobrego chociaż. Może teraz znów otwórzmy jakąś 85, dajmy na to.
bo naprawdę mi zależy na jakiejś tym Stanley Gifford, to na przykład Angera chociażby, przede wszystkim do Angera. A tak dostanę beznadziejny Strange Part, no ludzie! Którąkolwiek bym skrzynkę otworzył nie zawierającą Killstreaku, to w większości będzie zawierała Strange Part. Zaraz zobaczymy, czy ta zasada znowu się nie potwierdzi. Czy znów nie? Valve postanowi obdarować Strange Partem? Przecież, jasne. Ja ciebie, to ja może jednak wrócę do tych 80 trójek i spróbuję jeszcze raz szczęścia. Zobaczymy, co tym razem. No w końcu jakiś specjalizowany killstreak kit, no. I to jeszcze Hot Rod, czyli taki sobie. Dobra, to teraz może znowu spróbujmy 49. To jest taki losowy dzień, że ho. Są jeszcze godziny poranne, jest to świeżo po update'cie. I zwykła łopatka. No tym razem Strange Part jednak mnie oszczędził, ale to jest akurat w sumie gorsza rzecz, co mogła mnie spotkać. I jakby tak patrzeć, to otworzyliśmy już większość kluczy, a ani jednego, ani żuala. To jest trochę niepokojące. I w sumie, nie powiem, zaczynam się trochę denerwować. Bo robię ten unboxing, mając nadzieję na drobny zarobek. No i o czym ja to mówiłem? O dobrym zarobku. Kolejny profesjonalny killstreak kit. To jeszcze Team Shine, czyli bardzo dobrej jakości scattergun, który jest wart też prawdopodobnie jakieś 20 kluczy. Czyli załóżmy, że otworzyłem, czyli nie, no w sumie wyszedłem na zero. Dokładnie, bo jak to, jak scattergun jest, szacujmy, wart 20 kluczy, a profesjonal sticky bomb jest 15, a otworzyłem 35, to 15 plus 20 daje 35, czyli wyszedłem na zero, plus cały ten profit, który tutaj mam w postaci pozostałych strange partów i killstreak kitów. No, lepiej nie jest źle, o może tak powiem, no, lepiej być nie mogło, nie mogę powiedzieć, bo brakuje mi jeszcze unusuala do pełnego szczęścia, dobrej jakości tutaj muszę zaznaczyć, gdyż no nie wiem, czy Pyros Benny na przykład jako unusual by mnie zasatysfakcjonował, nawet z unusual efektem jakości nawiedzonego Halloween. W sumie nawet nie wiem, jakie w tym roku efekty Halloweenowe doszły na czapki i w sumie między innymi dlatego też robię ten unboxing, żeby się dowiedzieć na własnej skórze, tak? Co tak naprawdę oni, w sensie Valve, dodali w tym roku? No ale chyba nie jest mi pisane się dowiedzieć jednak. Chyba będę musiał przeczytać sobie na wiki, mając nadzieję, że Anusz może kiedyś mi się erbnie taki unusual poprzez znowu otworzenie skrzynki. Jak nie w tym roku, to w następnym. No nie wiem, ale naprawdę zaczynam się już trochę martwić. Jak tak patrzę, co ja unboxuję i już znowu wychodzimy na minus, jak mam być szczery. Znowu otworzę 49, pójdziemy znów na ciosem. Ostatnio jak to powiedziałem, to miałem szczęście, może teraz się uda. I uda się dostać coś dobrego. Na pewno dostanę łopatę, wiedziałem. W tym samym momencie, kiedy mi dropa łopata, chciałem powiedzieć łopata. Dobra, weźmy do tych 83, bo one, to jest moja jedyna nadzieja chyba na odzyskanie jeszcze jakiejś tam drobnej ilości kluczy. Mając nadzieję, że unusual mi dropnie. Może jeszcze raz otwórzmy 85. Mam nadzieję, że jeszcze mi zostały jakieś. Jeszcze 4, dobra. Otworzę tą, może położę jeszcze jedną, ale to już zobaczymy. Znowu Man Melter? Znowu Strange Part, ja ciebie. To je chore. Ja już naprawdę mam podziwki w nosie tych Strange Partów. Chyba, że są kiepskie, gdyby chociaż były dobre. A tak to co, za Zareca sprzedam i co? I nic nie będę miał z niego. Zresztą ja je kupowałem Zareca nawet, więc w sumie po co ja je kupowałem? Skoro teraz klucza wydałem, żeby zdobyć każdego. To się nazywa ironia handlu. Znowu ludzie. To jest naprawdę trochę irytujące. Jak tak nic nie dostaje człowiek i tak patrzy tylko, ojej, znowu kiepskie. No, znowu kiepska rzecz, o, znowu kiepska rzecz. To tym razem znowu kiepska rzecz. To by się spodziewał. Chyba będę już do końca otwierał te skrzynki militarne, czy jakoś tak, nie wiem jak one po polsku się nazywają. Znowu killstreak. Ale zwykły. Aż normalnie chyba trochę się przymknę. Może mój głos głośny nie był, ale specjalizowany. Dobra, przed ostatnią skrzynką będzie jeszcze raz o skrzynkę 85. Która mi przeniesie. Zaraz się dowiemy. Oby nie Strange Parta, bo to będzie chore. Nie, no to jest chore. Ludzie, z jednej strony się cieszę, a z drugiej płaczę. Bo zmarnowałem 50 kluczy, ani jednego nie żuwala. Znaczy, 49. Ostatni klucz. Co mnie przyniesie ten ostatni klucz? Ja już się boję. Już nie wiem, czy dobrze pytam o te rzeczy.
przyniósł mi Killstreak Scattergun Kit. No nie nazwałbym ten unbox jakoś super udanym, to znaczy najgorszy też nie był, bo dwa profesjonalne Killstreak Kity dla Sticky Bomba i Scattergana, no to jest coś dobrego akurat. A, to jest dla Scattergana. Zaraz sobie ósmy otwierałem, tak. Więc te dwa cudeńka pozwolą mi odzyskać większość z tych kluczy, które wydałem dzisiaj, ale nie wszystkie. Więc źle nie jest, bo w razie czego jeszcze mam trochę tych kluczy, a myślę, co my tam, skoro to jest taki bardzo losowy dzień, otworzę losową skrzynkę z losowym kluczem tak znikąd. I co mi to da? Wyszło mnie rakiet, no to w sumie, czyli nic na dobrą sprawę. I tak patrzę, teraz mój plecak zrobił się taki podziurawiony, jeżeli chodzi o te sloty, gdyż o, tutaj dwie skrzynki otworzyłem, o, tutaj jedną, o, tutaj, wow, tu dużo skrzynek widzę, otworzyłem. Chyba musiało być mnóstwo tych 30 czy 80 trójek. No więc teraz będę na następny gameplay, że tak powiem, uporządkuję trochę mój plecak. Może zobaczmy sobie też w końcu, jak wyglądają te czapki, które otworzyłem, gdyż prawie żebym o tym zapomniał. Tutaj mamy... na rysunkach workshopa widziałem, jak ta czapka wygląda, wygląda spoko. I teraz w sumie nie żałuję, że ją mam, ale... Szkoda, że jest nie do trade'u. To jest ten jedyny ból. I nie do craftu. Chociaż nie do craftu mi akurat nie przeszkadza, ale nie do trade'u już bardziej. Co tam? No właśnie, zróbmy sobie scouta Huntera teraz. Tylko teraz oczywiście szukanie przez moje 100 tysięcy czapek, gdzie jest ta jedna, którą ja potrzebuję. Tutaj mam już ręce, ale na górze chcę czapkę. Tak, a ręce... Jestem ciekaw, czy są też nogi do tego setu, bo w sumie patrzyłem na workshopie, ale jakoś wyleciało mi z głowy, czy te nogi były. No, bardzo fajnie, że scout może się przebierać za Huntera w tym roku. Jeszcze brakowałby mi innych klas z lefta tutaj. Robimy sobie, no podmienimy głowę snajperowi też. Będzie taki swag. W końcu ten, nie wiem, to jest kangur chyba, to co on ma zamiast głowy. To jest taki kangur z tymi, z okularami. To jest niezły pomysł. Co tam jeszcze mamy, bo jakoś nie mogę zapamiętać. Aha, dobry ubrak dla medyka. Ja nie wiem, czy je zostawię, może ja tylko tak bardziej dla pokazania chcę je tutaj umieścić, potem najwyżej sobie co niektóre popodmieniam. O, tu jest jeden. To jest część fajnego setu, bo jest w tym roku set dla medyka wilkołaka, który mi się osobiście bardzo, ale to bardzo podobał. I ja chyba mam korpus do tego wilkołaka, ale oczywiście najbardziej wartościowa dla mnie będzie czapka. A tutaj jest zaś część setu dla medyka wampira, która też zresztą fajnie wygląda, nie powiem. Może... Odsłońmy to. No, bardzo fajnie to wygląda. Jeszcze, chyba coś jeszcze zostało. Nie, jednak nie. A myślę sobie, mimo iż unboxing nie poszedł najlepiej, może jeszcze jakąś skrzynkę kupię. Skoro tak bardzo mówię, że lubię ten dla medyka, tą czapkę, która zamienia go w wilkołaka, to a nóż, może mi się udają teraz dostać i to najlepiej jakości haunted. Tak trochę szkoda, że rzeczy, które otwieram z tej skrzynki, nie są wszystkie haunted. Ale no nie mam co narzekać, może coś tam z nimi zrobię. I dostałem coś, co już mam i... What? Spine and Skull Strange Giver. Wow! O tym nie wiedziałem. To je dobre. Mogę sobie tą czapkę Halloweenową na Strange'a zamienić. Tylko najgorsze to, że ja jej nie mam. Z tego, co się orientuję. Ale zaraz sprawdzę. No właśnie, nie mam jej, więc ja sobie go zostawię, ale muszę czapkę sobie załatwić, bo też czapkę halloweenową właśnie tych czaszek mam taką. Nie mam tej z dużymi rogami. No, ją się też chyba krawciło z metalu nawiedzonego. No nic, na zakończenie może jeszcze jedną skrzynkę otworzę i ostatecznie otworzymy 82 plus 5 skrzynek, czyli 87 skrzynek i z ostatniej mi dropnęły niestety tylko Gloss of Rani Urgent League. No unusuals, ale za to unboxing zrobiony. Troszkę mi to zajęło. Nie sądziłem, że aż tak długo będziemy unboxować te skrzynki, ale w sumie ja lubię przedłużać. Wy o tym pewnie dobrze wiecie, że ja lubię pewne rzeczy przedłużać. I tak jak powiedziałem, na następny gameplay postaram się troszkę uporządkować mój plecak. Gdyż no tak troszkę nie lubię nie przyjmować moich widzów na moim kanale, że tak powiem. No nic, nie wiem w sumie nawet jak skomentować ten cały unboxing, jak miałbym być szczery, bo
No, byłoby fajnie komentarz Gwaniu, że Wal dropnął, ale niestety tak się nie stało i komentowanie może zaś nowości, które doszły w czasie Halloweenowego update'u, zajmę się troszkę w innym materiale. A póki co, dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że przynajmniej wy nie jesteście zawiedzeni tym unboxingiem, który ja tutaj wam sprawiłem, przynajmniej chciałem. Miałem dobre chęci w każdym razie. A póki co, bez przedłużania już, trzymajcie się i cześć.